Paulina Królak, witam Państwa i zapraszam na szczegóły prognozy pogody dla Wielkopolski oraz dla całego naszego kraju. Synoptycy zapowiadają, że wielkimi krokami zbliżają się do nas przymrozki i rzeczywiście z dnia na dzień, z nocy na noc będzie coraz chłodniej. O szczegółach za chwilkę, póki co przed nami najbliższa noc. Ta z zachmurzeniem małym, ale będzie to bardzo chłodna noc. Na termometrach minimalnie od 4 stopni w Koninie do 6 stopni w Międzychodzie czy też w Wolsztynie. Ze wschodu wiatr na ogół powieje słabo z prędkością do 15 km na godzinę. Jutro piękny, słoneczny dzień w całym naszym regionie i w tym najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 14 do 15 stopni na przeważającym obszarze Wielkopolski. Na barometrach 1022 hektopaskale w ciągu dnia to ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, biometr korzystny. Dużo słońca również jutro na terenie całego naszego kraju. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, tutaj 12 stopni, z kolei najcieplej będzie w Szczecinie. Tam na termometrach zobaczymy nawet 16 stopni. I przed nami kolejne dni na terenie Wielkopolski. Tak jak wspomniałam, z dnia na dzień, z nocy na noc coraz chłodniej. Proszę spojrzeć, że te najbliższe poranki już będą bardzo chłodne z temperaturą minimalną na poziomie 4 stopni. W ciągu dnia temperatura wahać się będzie od 13 do 14 stopni, ale w tych najbliższych dniach słońca na niebie nie zabraknie. Dziękuję pięknie za spotkanie. Do zobaczenia.